Ach, ulubione wall, które nie istnieje. To jest bodajże właśnie napad cichy, chyba w trzech, ale to się ktoś widzę, że chyba nie za bardzo akceptuje. Ja dałem, że jestem gotowy, więc okej. Ja czekam. W sumie takie napady to nawet są o wiele ciekawsze, bo to jest w ogóle nawet i czasem niespodzianką w ogóle co to jest, bo czasem po prostu tak nagle potrafi zabrać właśnie na to kasyno. Wtedy właśnie nic nie ma, pełnie pusto. A ja wtedy większa niespodzianka, co w ogóle za podejście, co w ogóle za wszystko. Też jest taka opcja. No ale czekamy do samiuteńkiego końca. Skoro on nie kliknie, no to jak się domyśli, nam da 15%. Chyba że on dawał więcej, nie? Bo zawsze mógł też dać więcej. Ale też mógł i zawsze nie dać więcej, więc. No, nie wiadomo. Tak, jesteśmy w trzech. No to wszystko wiadomo. Podejście ciche w trzech. No ciekawe, czy coś z tego będzie. Może coś z tego będzie, może nie będzie. To się dopiero okaże. Ogólnie zauważam, że ten błąd, że tej tablicy nie ma, to się pojawia, jeżeli koleś od razu zaczyna napad. Nie wczyta mnie do tego lobby. No ale czasem nie wczytuje, czasem mnie nie wczytuje. No dziwne jest to po prostu. I za bardzo, no nie wiem od czego to zależy właśnie. Zaczynamy od super salonu. To jest chyba najdroższy w mieście. Tego co pamiętam, to chyba koleś dosłownie zasnął. Nie, jednak rusza się. Skoro się rusza, no to ciekawe. W ogóle tak, poziom z czaszką od razu. Mamy tak, najtańszy samochód, najtańsze bronie. Zrobi sobie jakiś pistolet maszynowy. Które mają levele? Ło, ciekawe rozstawienie. 325 raz 30. Okej, brzmi ciekawie. Złoto, złoto będzie. Ach, standardowo widzę. Nie pojedziemy, bo jeszcze kamera mnie zobaczy. Oczywiście. Ten musi sobie walnąć paralizatorem, bo jeszcze go wykryje. Ale on ma 30 poziom, więc zgaduję, że on przechodzi ten napad po prostu pierwszy raz. Takie jest moje po prostu przeczucie. Ale też z drugiej strony, no mógł nie dołączać, jeżeli przechodzi pierwszy raz. Jak tu teraz będzie wyglądała sytuacja. Okej. Może tędy? O, trochę zrobił dostawy. Dobra, uratowałem. Nie uratowałem. Jak już zauważyłem, że zaczął strzelać. Chociaż chciałem kamerę zniszczyć, ale niestety to nie pomogło. Ten koleś ma 30 poziom, on gra na 100% pierwszy raz ten napad. Nie ma takiej opcji, on to grał wcześniej. Jestem wręcz pewien. Przynajmniej po tym, co zrobił, nie? Teraz jestem wręcz przekonany, że na 100% on gra pierwszy raz ten napad. Slient! To się chyba nie wydarzy. Też ciekawe, czy z tej strony będą drzwi otwarte, bo jeżeli respią się tam ta dwójka, no to może być tak, że tylko zawsze z tamtej strony będą otwarte. O, mamy alarm. To chyba będzie nie do przejścia z tym kolesiem. Jak coś czuję, chyba to będzie nie do przejścia z tym kolesiem, bo oczywiście ten poziom, 30 poziom tutaj nawala ostro. Tego nie bije jeszcze w głowę, bo on nie zrobił pełnych dostaw, a plus ci ochroniarze nie padają. No, ale wracając, zrobiłem właśnie ankietę i wziął tam ponad udział z 200, ponad tam 200 głosów było, więc super generalnie poleciała. To było właśnie pytanie, czy randomy na napadach to są jakieś przekozaki, czy też nie za bardzo. Z tego co pamiętam, bardzo większość osób, bo ponad 70%, powiedziała się, że nie. Szczerze sądziłem, że większość będzie to trollowała, ale spoko w każdym razie. Myślałem, że większość da osób na tak, nie tam zdecydowanie, czy coś w tym stylu to tam nazwałem. Więc no, to byłoby po prostu prześmiewcze. Nie by było, że nagle na ankiecie... O. I tak zauważyli. No teraz już nie było strzelania. Bro! Ciekawe co teraz powie. Oni po prostu jesteśmy z nich blisko. Last three. Don't shoot. Tylko że oni wykrywają, bo jesteśmy zbyt blisko, wiesz? Tak coś czuję. To po prostu. Oczywiście no... No cóż, no mogę się niestety zgodzić, że... No ten koleś akurat jest ewidentnym przykładem, że no randomy na napadach to... Może nie najlepszy wybór. Grab gold! Jadłem. Mamy potwierdzenie, że jest złoto. Chociaż tyle. Teraz już będzie okej. Okay. Udało się? Udało się. Trafił we mnie, ale nie zdążył, ale nie włączył się alarm. Czyli się udało. Nice, nice. Myślałem, że będzie alarm, ale tak się nie stało. Dobra, możemy iść. Nie, koleś, żadną windą. Żadną windą. On to zrobił. No to mamy znowu alarm, no to on wychodzi. A nie, nie poszedł windą. No to dobrze, że nie poszedł, bo jakby poszedł, no to byłby przypał. Już walimy się z grubej rury, tak można podkreślić. Dobra, wybiegamy. O, włączył się alarm i tak. Cóż, on był na wizji tej kamery. Chyba on strzeli w tą kamerę, na to wychodzi. Po prostu. No, nieciekawa sytuacja. Pan host nie będzie zadowolony. Nie resetujemy. Wychodzimy agresywnie. Okej, no. Myślałem, że już wychodzisz po prostu. On po prostu idzie. O, patrz sobie. Nie, czyli miał to gdzieś. Jak coś jak... No, ale... Nie wiem, czy on strzelił, czy to... Tutaj przez to, że ja strzeliłem w tę kamerę. Może jedno i drugie, ale no...
nie byłem pewien, co z tym ciałem będzie. On czasem trochę szybciej idzie, czasem wolniej i to też ma dość duży wpływ, nie? Ale możemy to przeskipować po prostu. No, i teraz właśnie mamy przypadek, gdzie nawet nie mam pojęcia, co duży za podejście, no. Taka sama sytuacja. Ale też ile tutaj jest osób, bo nawet nie mam pojęcia, ile osób. Ile wszystkiego. Wiem, że tylko hostem tego wszystkiego czekali, nawet nie wiem, co to za podejście, dopiero się dowiem. Grupa Zex. Okej, podejście we dwóch, czyli albo obrazy, albo złoto. Czyli ten napad prawdopodobnie się uda, no bo grupa Zex. No. Na grupie Zex nic się nie może zepsuć. Jak coś się zepsuje, to najwyżej to, że nie mam, że mam właśnie black screena. Znaczy black screena, mam hook screena tak zwanego. To jedyne chyba, co się może zepsuć na tym podejściu. Więc super, normalnie oklaski się należą. Cóż, mam nadzieję, że polecacie, bo pojechał on po prostu zresetować. To się wszystko naprawia, nie napad się sam cały wywali, ale na ten moment nie mam nawet pojęcia, gdzie on w ogóle pojechał, bo taka mi w sumie nie wiem, jak mu nawet idzie. Bo nie da się nawet zobaczyć. O, nawet mnie już uspokaja. Spokojnie, poczekaj. Dobrze, dobrze. No, w końcu się mu udało. Trochę mu to zajęło, ale w końcu się udało. No i zobaczymy, czy teraz napad się wywali cały. Prawdopodobnie nie, skoro dało mi expo, całą tabelę pokazało, no to w takim razie chyba to się nie wywali. Jednak się wywaliło. A jednak? No, jednak się nie wywaliło, bo w dziwnym miejscu mnie trochę zrespiło. Spoko generalnie, spoko. No to jedziemy, no. Ale zazwyczaj jak się już resetuje i nie wywala w tamtym lobby, no to jest wszystko okej. I tak, w sumie w lobby można było zobaczyć, że on ma właśnie ten prawie, że już 300 poziom. Więc spoko generalnie, nie? Będzie prawdopodobnie dowiedział, o co chodzi na tym napadzie. Gadując, że wiedział, co to jest w ogóle book screen, jak mu napisałem, to wystarczy. Po prostu ma teraz pojęcie, o co chodzi. Pamiętam, kurde, tych randomów, nieco kiedyś koleś pisał book screena, że ma, no dobra, tam wsiadaj, to nie jest nic istotnego i potem 6 minut było się w loading screenie, bo tak to po prostu wygląda i no, koleś wtedy no nie rozumie, dlaczego tak się stało, no cóż, no nie będę oszukiwał, no powinno to być dawno już naprawione, ale ja tutaj no nie tworzę tej gry, to ja nie mam pojęcia, co stoi na przeszkodzie, że coś takiego występuje. Ale to nie tylko w napadach na kasyno występuje, to ogólnie właśnie. To jest też i właśnie jak się robi napady z mieszkania, to samo też było. Niejednokrotnie to się zdarza, ja to dobrze pamiętam. Że takie właśnie rzeczy się już działy, nie? Naprawdę to jest bardzo, bardzo stary błąd i nie wiem od czego to zależy, czy od naszego połączenia, jak daleko jesteśmy od posta, czy czegoś zupełnie innego. No, no naprawdę, no nie mam pojęcia. To wino, że ktoś z nas ma lagi aktualnie, może, nie wiem. No i dobra, teraz będzie tak. Team schody czy team winda? Coś wyłaś z tego pojazdu. No jest team winda, ale ja jestem team schody. Więc zrobimy wyścig w takim razie. Kto pierwszy, ten lepszy. No tyle mogę powiedzieć. Ale on będzie pierwszy, bo pierwszy był w tej windzie. Więc tym razem niestety winda wygrała ze schodami. Czasem tak niestety jest. Ale tam. Jak winda generalnie. To jest chyba pierwsze zwycięstwo windy. Ale nie zaczytaliśmy równo. Tak naprawdę. Takie było on akurat bliżej. Więc to też trochę zaważyło na tym, czy wygra winda, czy schody. No ale tak się siak. To nie ma zmienia problemu, to pierwsze zwycięstwo windy. Nie pogrążę tak czy siak, że schody po prostu czasowo wychodzą odrobinę tam lepiej, parę sekund, ale zawsze te parę sekund jest zaoszczędzona. Chociaż ze schodami jest według mnie więcej problemów, bo większość osób byli i idzie do góry. Nie wiem dlaczego, większość chce iść do góry, a nie na dół. Może to pierwsze widzą i dlatego tak robią. No i oczywiście nasz pan ochroniarz, który jest tak silny, że sam te drzwi otwiera. Co jest w środku? Złoto jest w środku. O, o, 3 kubki, dobra. A 4 bramki. To szkoda akurat, że na 4 bramki jest. A co robi pan host? Będzie zabierał złoto w ogóle. Właśnie miałem sprawdzić tą nową sztuczkę. Przy okazji ją sobie zaraz sprawdzimy. Dobra, to ja całkowicie to zepsułem. Jednego nie zaznaczyłem. Dobra. Czyli on zaczyna zbierać. On zaczyna zbierać. No to zaczyna się dobra zabawa. W każdym razie naprawdę dobra zabawa się zaczyna. On da sobie drzwi, otwiera? Tak, otwiera sobie drzwi. Okej. Okay. No to ja oczywiście będę biegł. No na H, no nie będę ukrywał, na H trzeba je biec. On tam będzie miał 2 bramki, ja też będę hakował 2 bramki, ale oczywiście zabieram co jest najważniejsze, czyli to D i to E tutaj. To jest najważniejsze. On potem może zająć się tym G. No i oczywiście C zostawimy sobie na sam koniec. Ja nie będę teraz zabierał A, bo jeszcze może czasu zabraknąć, albo on będzie pierwszy przy tym, a ja będę zabierał wtedy C. Nie wiem, w każdym razie wiem, że trzeba wejść już w pierwszą osobę i zobaczymy tą sztuczkę, czy to teraz działa w taki sposób. No nie, dalej nie zadziałało. Nie, to nawet nie działa w pierwszej osobie. Albo ja coś źle robię, bo to robię tym starą metodą. I tam P jest strzałka w prawo, ale nie działa to. Dobra.
Oddam jeszcze, otwiera sobie tamto, spoko. I zabieramy złotko. On też tamto otworzył. A no to zbierzemy wszystko w takim razie. Ja wezmę od razu, będę biegł na C, mu zostawię A. Mógł mi tu akurat B zostać, na przykład zajęcie A, ale whatever w sumie. No i co, no i biegniemy. Ale nie wejdę w pierwszą osobę, bo to tutaj nie przyda za bardzo. Już w tym momencie, to już niewiele zmieni, co najwyżej, że wyjdę tam może sekundę więcej. Teraz ważne jest, żeby on tylko, no ale on nie korzysta z tej pierwszej osoby. Widzę, jak po prostu biega za wolno. Tam nie umie otwierać sobie drzwi, to jest też dosyć ważne. Ale zobaczymy, czy zbierze cały wózek, ale raczej wątpię, że zdąży. Ale spróbujmy. Spróbujmy, zobaczmy, jak mu po prostu to wyjdzie. Czy wyjdzie mu to, czy mu to nie wyjdzie. O, cały wózek zebrał, czyli idealnie, no to spoko, zdążymy. Na ostatnią sekundę, ale FPP musi korzystać, napiszę mu. Może będzie wiedział, jeżeli zrozumie oczywiście, co mam na myśli. Jeżeli nie, no to trudno, no. Ja będę korzystał oczywiście z pierwszej osoby. Może zorientuje się, że jestem trochę szybszy od niego, ewidentnie. Ale to oczywiście zobaczy się. Co on sam zrobi, czy będzie powtarzał, czy przeczyta czat, czy zrozumie, czym jest FPP. Jeżeli zrozumie, to będzie wszystko okej, nie? Ale jeżeli nie zrozumie, no to mówi się, no trudno, kartę zrobił. Standardowo, już nie będę mówił generalnie, średnio się opłaca robić karty na jedne drzwi, ale to jego drzwi, więc on może decydować, co chce z tymi drzwiami. Dobra, walnięty. Podoba. Nie rozumiem. Jak mnie mógł zobaczyć? Tak się nie miało wydarzyć. Lip elita. Aj, zepsułem to. A, teraz już nie trzeba, no. Blokowaliśmy Jumbo Boosta. Jumbo Boost jest o wiele lepszy w tym momencie, no. To nie jest planowane. Chyba, że będzie koleś robił jedną rzecz, ale raczej wątpię. Nie no, wątpić no zawsze nie mogę. Zawsze każdy może gdzieś to robić. Okej. Okay. O, teraz ten stoi, okej, okay, dobra. No, to wszystko się udało. Szkoda, że niestety tak za pierwszym razem się nie udało. Ale no, trudno już. Niestety. Idziemy tutaj, to jest bardzo szkoda, nie? Bo to jest zawsze elita, ten robi. Dzienny utar, chcesz iść? No, to jest dosyć rzadki strat w tym tutaj właśnie miejscu. To nie będę mówił. On to uniknął jakimś cudem. Tylko już mogłeś walnąć, nie? Ale no mi się po prostu misklik zrobił. Nie ma aż tak dużo, ale to jest dosyć rzadki set, że ktoś tak szczerze robi, nie będę mówił. Że brać dzienny utar też jeszcze na grupie Zachs. To tak całkowicie serio, bo to naprawdę rzadko kto chce robić, ale spoko, może wyrówna to o mnie udaną elitkę. Ale nie dużo tam było, jakoś ponad 50 tysięcy. Wybrane, może 60, ale tak czy siak to nie zmienia faktu, że na złocie można mieć prawie tego łupu 3 miliony. Czy można mieć? Jest możliwe, aby mieć ponad 3 miliony, jest to do zrobienia. Prawda, no trochę wymaga, nie? Warta z dziennym utargiem. Najlepiej na cicho oczywiście to robić. Jednakże, no jest to możliwe. I dobra, teraz pytanie, czy pójdziemy na oczywiście na prawo, czy będzie chciał uciekać stadionem? Mam nadzieję, że oczywiście pójdzie jak najszybszym krokiem na prawo, no i to ja rozumiem. A, na strajach noc nie trzeba nawet ich walić. Okej. Okay. A bo to zostało naprawione, bo tutaj już do końca pewny nie jestem. Czy oni po prostu zawsze na strojach Nose tak to wyglądało? Czy to zostało sfiksowane? Ale z tego co mi się wydaje, to tak, bo to było zostało naprawione. Pamiętam, że też trzeba było bić. No ale to jest taka strata, że praktycznie tej straty nie ma oczywiście. I to, że trzeba walnąć go jednego gościa, no czy nie trzeba? Oczywiście koleś jedzie tunelem. Wiem, rozumiem, że no elity nie ma, ale ja za tunelem to jest jakieś... Byliśmy w środku tego kasyna jakieś, zgaduję, że 6 minut. Ja za tunelem to jest dokładnie ta jazda. Dosłownie, ja za tym tunelem to jest dosłownie właśnie bycie w tym kasynie. To jest połowa napadu ponad, jak nie więcej. Także, no cóż, no nuda będzie, no ja się tu będę nudził. A wam zapewne utnę, nie? Większość drogi, to tu się będzie działo. Chociaż no wiadomo, no nic, nie stracimy pieniędzy, ale tam nawet i... Dobra, stracimy te 10 tysięcy, ale tak czy siak uważam, że zrobienie napadu... Ucieczka, nie? Żeby trwała z 2 minuty, niż żeby to ona trwała z 7-8, co mniej więcej tyle może trwać, no to... No według mnie wybierz jedno. Bo wiadomo, nie? Cały czas, nie? Ucieczka tunelami to jest oczywiście brak szansy na możliwą elitę w czasie napadu. No bo po prostu trwa zbyt długo, nie? Nie da się zdążyć tunelem.
na elitę. Jest to całkowicie niemożliwe. A dla przypomnienia, elita to jest dodatkowe 100 tysięcy. To naprawili właśnie w tym letnim patchu. Co prawda na początku niby nie działało. Nie działało to za bardzo. Ale już została naprawiona ta elita i normalnie już wszystko działa. Także to jest dodatkowe 100 tysięcy za przejście tego napadu, nie? Które się ma zawsze. Na poziomie oczywiście z czaszką, czyli na poziomie hard. No i na poziomie bez czaszki to jest 50 tysięcy. To jest dodatkowe dla każdego 50 tysięcy, nie? No i oczywiście nasza tabelka z bingo. Oczywiście z obydwóch napadów będziemy ją robili. Troszeczkę się rozstawienia pozmieniały, bo będę trochę to starał się losować, aby cały czas było inne. Więc po zakreśleniu wyszło bardzo dużo pulu, ale jednakże no bingo się no nie udało. Nie mamy nigdzie linii jednej ciągłej, więc no cóż, no niestety może następnym razem się trafi. Ale to się oczywiście wszystko okaże. Oj, to w sumie właśnie, nie, jak on już tak jedzie sobie tym samochodzikiem. Też ja już, wydaje mi się, że za niedługo już zacznę już montować sobie ten filmik jeden. Temat właśnie Kayo Prico, który no mam nadzieję, że no będzie dosyć pomocny ogólnie dla wielu. Także myślę, że będzie warto. Nie wiem dokładnie jeszcze kiedy to będzie. Nie wiem też kiedy wrzucę ten film. Ale w każdym razie na pewno to będzie spokoj. Przynajmniej ma farta, że te pojazdy są w ogóle tutaj. Czyli no, to jest średnia odległość po prostu. Przynajmniej taki dobra rzecz, że nie jechałbyś na sam koniec mapy. No i dobra, zobaczmy w takim razie jak to będzie, bo właśnie dość wolno podjeżdża. No to chyba jednak wiem co chcę kolej zrobić. No ewidentnie wiem co chcę kolej zrobić. I to mu nie wyszło. To mu nie wyszło, tak powiem. Tak się niestety ziobek tego nie robi. Plus dla mnie, minus dla ciebie, nie? Bo mi napad zaliczyło, a ty prawdopodobnie nic z tego nie dostałeś i nie będziesz mógł go robić od początku, więc... O, 30% mi dał jeszcze z tego napadu. Niestety, wiem niestety jak to się mniej więcej robi, co prawda, ale dokładnie nie. Ale taki sposób jak on to zrobił, to sobie co najwyżej on nic z tego nie dostał, będzie musiał to robić jeszcze od początku. Także... tak mogę powiedzieć, to trochę przypał ziomek. Ja przynajmniej z tego mam... dużo, no i oczywiście sama tutaj tabela zgupiała, ale on nic z tego prawdopodobnie nie dostał. Dobrze, w każdym razie, no, kolejny koleś, który sobie gliczował hajs, bo to jest oczywiście zgliczowane. To byłoby na tyle w tym napadzie. Oczywiście zapraszam na następne napady. Do następnego. Cześć.